dzisiaj odbyła się trzecia sesja kursu UFAC. Tematem głównym zajęć była praca w kategorii Orlik. Oprócz wykładów kursanci odbyli zajęcia warsztatowe, mieli za zadanie stworzyć konspekt jednostki treningowej, a później w części praktycznej prowadzili zajęcia. Poziom kursu uważam za wysoki, duże zainteresowanie, kursanci chętnie uczestniczą w zajęcia, dopytują o szczegóły, także to się ceni, że chcą się rozwijać. Widać oczywiście jeszcze jakieś drobne mankamenty, błędy, ale po to jest ten kurs, żeby się uczyć i żeby takie rzeczy eliminować. Zdecydowałem się przyjść na kurs trenerski, ponieważ wiążę swoją przyszłość z trenowaniem dzieci i młodzieży. Gram w piłkę od dzieciaka i tak samo jak wiążę przyszłość z tym sportem, więc trenowanie z dziećmi jest jakby też jakby dla mnie nowa jakby forma uczestniczenia ze sportem. Kiedyś akurat miałem uprawnienia instruktora piłki nożnej, ale to było ponad 20 lat temu. Miałem bardzo długą przerwę. No i tak po latach tak zdecydowałem się, przyznam szczerze, że chciałem wrócić do pracy z dziećmi. I troszeczkę widzę po tym kursie, że bardzo dużo się zmieniło. Podsumowałbym to bardzo pozytywnie. Trener Marcin Gawron to jest jeden z lepszych trenerów u nas w województwie, jeśli chodzi o trenowanie z młodzieżą. Także oceniam to bardzo pozytywnie. Dużo tutaj zyskujemy nie tylko teoretycznych, ale praktycznych informacji, jak prowadzić trening, tak, z dziećmi. Wcześniej nie mówiło się o mentalu, tak, czyli o kontakcie z dziećmi. Trener pokazywał pewne ćwiczenia i dzieci to musiały wykonywać. Teraz już faktycznie jest nacisk, zresztą bardzo dobrze, na współpracę trenera wraz z dziećmi. Dużo informacji, dobrych informacji, które są na pewno potrzebne. Trochę też pracowałem wcześniej z dziećmi, bo czy w szkole, czy na jakichś obozach, bo jeździłem jako opiekun. Dużo rzeczy się dowiedziałem nowych, których wcześniej nie wiedziałem.